Cześć, witam was wszystkich serdecznie na kolejnej lekcji. Dzisiejszym naszym tematem będzie romantyzm, czyli taki zbiór idei, który dominował w XIX wieku. Przypomnijmy sobie, że rewolucja francuska, czy też wojny napoleońskie, ruchy niepodległościowe w zasadzie w wielu miejscach w Europie doprowadziły do zburzenia takich podstaw ustroju feudalnego, rozbudzenia powoli świadomości narodów i rozpowszechniania się ideałów, które były promowane przez rewolucję francuską, czyli wolności, równości i braterstwa, co po francusku było liberté, égalité, fraternité. Myślę, że warto sobie te hasła na pewno zapamiętać. Wyrazem tego właśnie była ta nowa epoka, o której mamy sobie mówić, nowa epoka kulturowa, czyli romantyzm, która trwała do jakoś około połowy XIX wieku. Romantyzm określa zarówno jakieś kryteria estetyczne w literaturze, czy też poglądy filozoficzne, jakieś postawy życiowe. Romantycy odrzucali przede wszystkim wartości oświeceniowe, czyli racjonalizm i klasycyzm, a także podział na literaturę na rodzaje i gatunki. Postulowali oni tak zwaną twórczość oryginalną, czyli kładli nacisk na uczuciowość człowieka, jego intuicję itd. Wprowadzono wtedy kult, w romantyzmie obowiązał taki kult indywidualizmu, czyli literackim wzorem stał się bohater, który jest skłócony ze światem, skrywa jakieś tajemnice, targany jest namiętnościami i przekłada zawsze swoje serce, swoje uczucia nad władzę rozumu, taką, znaczy ten rozum nie jest ważny, ważniejsze są emocje, jakieś nasze uczucia, to za czym podążamy, na przykład poświęcenie się dla czegoś wyższego, nieziemskiego, na przykład idei, czy też wiary i tak dalej. Może to być jakaś też walka o wspólną sprawę, tym podobne rzeczy. Kreacje takie pojawiają się m.in. w Giaurze George'a Byrona, którego sobie tutaj, o, tutaj jest George Gordon Byron. To był, on pochodził z zamożnej rodziny, urodził się w zasadzie niepełnosprawny, całe życie utykał, co było przyczyną jego licznych kompleksów, miał także taki wybuchowy charakter dość. Nie przestrzegał także często reguł, które obowiązywały w danym środowisku, na przykład wyższych sfer. Wrogo się odnosił nawet do własnego kraju, czyli Anglii. W czasie wojen napoleońskich przykładowo chwalił Napoleona, a później przebywał od 1816 roku na emigracji. Pod koniec życia sprzedał rodzinne majątki, zaangażował się w walkę Greków o niepodległość, był tam w ich wojnie, brał udział, o której sobie pewnie wspomnimy. No tam się okazał nawet dobrym wodzem, no i zmarł w trakcie tej rewolucji w roku 1824 dość młodo. On też tutaj jedno z innych znanych jego dzieł to choćby Don Juan, oprócz tego Giaura. Czyli możemy sobie zapisać Giaur. I Don Juan. To jeśli chodzi o Lord George Byron. Inne takie znane lektury z tamtego czasu to choćby Cierpienia młodego Wertera, Johanna Wolfganga Goethego, które zresztą możecie sobie posłuchać jego streszczenia na naszej stronie, czy też Zbójcy Fryderyka Schillera. No tutaj Johann Wolfgang von Goethe i Friedrich von Schiller, von to pamiętajmy, że nadanie tytułu szlacheckiego, oni oboje byli zresztą znajomymi, wybitne osoby jeśli chodzi o kulturę niemiecką, nadal się uważa często, że jak ktoś zacytuje Goethego, to tak mądrze przecież brzmi. Byli to myśliciele, filozofowie, a zarazem pisarze, postacie wybitne jak na swój okres czasu. Twórców fascynowało często to, co jest tajemnicze, mroczne, co może pobudzić ich wyobraźnię. Dlatego też często nawet szukano inspiracji już w zapomnianym powoli, przynajmniej przez ostatnie stulecia, średniowieczu. Sięgano do tradycji biblijnych, do tradycji Orientu, kultury Orientu. Zaczęto się także interesować samym ludem, takim zwykłym ludem, jego twórczością, wierzeniami, językiem, kulturą taką lokalną. Wtedy powstała także tak zwana literatura zawierające elementy fantastyczne, czyli jakieś postacie fantastyczne i tak dalej, irracjonalne, czy też po prostu postacie znane z mitów, legend ludowych. To jest taki też ważny element romantyzmu. Takie, powoli mamy taki zwrot do tego prostego, zwykłego człowieka. Także
część wybitnych artystów romantycznych popierała monarchię, co prawda. Uzasadniała tutaj słuszność ustroju przesłankami religijnymi często. Monarchistą był na przykład François Chateaubriand. On w swoich poematach opiewał pierwotne chrześcijaństwo, czasy średniowieczne, bardzo je wychwalał. Inni romantycy głosili idee liberalne, często demokratyczne. Do nich na przykład należał George Gordon Byron, stąd też jego zaangażowanie w walce w Grecji. On piętnował w swoich utworach absolutyzm, nie lubił tego ustroju. Za republiką opowiadał się także pisarz Victor Hugo, francuski, który zresztą jest autorem znanej pewnie wam powieści Nędznicy. Z kolei przeciwnikiem jeszcze konserwatyzmu i absolutyzmu był także niemiecki poeta i satyryk Henryk Heine, a z kolei takie poglądy w literaturze rosyjskiej wyrażał Aleksander Puszkin. Nazwisko pewnie wam bardzo znane, wybitny rosyjski poeta, ginie w pojedynku zresztą w roku 1837 roku. On jest autorem poematu znanego takiego Eugeniusz Onegin. Możemy go sobie zapisać, jeśli chodzi o Puszkina. Eugeniusz... tak sobie, o, Eugeniusz, Geniusz Onegin. Sam Puszkin nie lubił zbytnio Polaków, uważał ich rebelię, szczególnie powstanie listopadowe, za bunt przeciwko Rosji, źle się do nich bardzo odnosił, ale to już tak trochę na boku. Jeśli chodzi o malarstwo, nie mamy jakby takich cech charakterystycznych dla stylu romantycznego. Bardziej rozumiemy to przez wyrażenie swojego światopoglądu, przez w postaci artystycznej, w postaci takiej mocno uczuciowej. Tutaj charakteryzuje szczególnie malarstwo romantyczne pojmowanie sztuki jako przejawu jakiejś odrębności cywilizacji, narodów, osób, wyrażenie właśnie ekspresji, jakichś przeżyć wewnętrznych samego autora. No i to przez to mamy taki bardzo duży wachlarz, jeśli chodzi o to malarstwo. Z jednej strony mamy obrazy przejawiające jakieś przełomy narodowe, ludzi walczących i tak dalej, a z drugiej strony mamy jakieś postacie magiczne, jakieś mistyczne, czy też takie obrazy, które same w sobie są tajemnicze. Do takich znanych autorów należał m.in. Eugène Delacroix, którego widzimy tutaj, Eugène Delacroix na zdjęciu, autor słynnego obrazu Wolność wiodąca lud na barykady, który nam się jeszcze pojawi, gdy będziemy sobie mówić o rewolucji lipcowej. Innym znanym był też Anglik William Turner, czy też oczywiście Caspar David Friedrich. Caspar David chyba Friedrich. On tworzył znane na pewno wam obrazy, które tutaj zresztą dwa z was przedstawiłem, takie dwa dość ważne, jeden 1818, drugi 1819 około. Jeden to jest Zdrowiec nad Morzem Mgły, drugi dwaj mężczyźni kontemplujący księżyc. Widzimy takie charakterystyczne, że coś tajemniczego, człowiek nad Morzem Mgły, tutaj jakieś takie dziwne drzewa i tak dalej, nawiązanie do natury, takie typowe. Jeśli chodzi jeszcze o, typowe dla romantyzmu, jeśli chodzi jeszcze o Turnera, tworzył on pejzaże, które miały z kolei pełnię światła i niektórzy go uważają nawet za prekursora późniejszych epok, na przykład impresjonizmu, jeśli chodzi oczywiście o sztukę epok. W architekturze z kolei romantyzm odnosi się do jakichś malowniczych, nieregularnych budowli epoki historyzmu, czyli mamy nawiązanie do odtwarzania po prostu starych stylów, na przykład mamy neogotyk, czyli rezydencje w stylu zamków, zameczków i tak dalej. No i ogólnie wszystko mamy takie neo powoli nam się pojawia, czyli nawiązywanie do starych jakichś epok, które już były, tylko przedstawianie ich trochę w nowej konwencji, na przykład neoklasycyzm. Dużo jest takich budynków do teraz, jakie widzimy często w miastach, choćby polskich, to często są właśnie na przykład kamienice neoklasyczne, neobarokowe i tak dalej, i tak dalej. Jeśli coś powstało w danym takim podobnym stylu, ale później, to zawsze mówimy, że to jest neo i tamten, i wtedy tamta epoka. No i w XIX wieku to było najbardziej popularne. Szczególnie tutaj właśnie historyzm, to możemy sobie zapisać to hasło historyzm. Czyli nawiązywania do tych tradycji takich z przyszłości. Z kolei jeśli chodzi o muzykę, tutaj przydały ideę powiązania muzyki z innymi dziedzinami sztuki, na przykład z tańcem, poezją czy dramatem, i w konsekwencji rozwija nam się liryka wokalna, czyli po prostu pieśni, opery, powstaje także wiele utworów instrumentalnych, które inspirowane są tekstami
literackimi, znaczy mają jakby wyrażać emocje, które w nich się także wiązały. Artyści uważali wtedy, że muzyka jest właśnie wspaniałym środkiem wyrażenia tego, tych uczuć. Instrumentem, który cieszył się największą popularnością, był fortepian. Dlatego najwybitniejsi tego twórcy tego okresu to oczywiście są głównie pianiści, między innymi znany nam wszystkim Polak Fryderyk Chopin, Węgier także Franciszek Liszt, czy też Niemiec Robert Schumann, który zresztą powiedział o Fryderyku: panowie czapki z głów, oto geniusz. On jest autorem tego słynnego cytatu, ale zapiszmy sobie jeszcze Franciszek Liszt. Franciszek Liszt, często czytany u nas Liszt. No oni byli zainteresowani często kulturą ludową. Tutaj Fryderyk Chopin przecież dużo właśnie takich motywów ludowych polskich było przejawiać, ale także mamy uczucia przejawiane w tej muzyce. Słynna etiuda rewolucyjna Fryderyka Chopina, warto sobie na pewno odsłuchać po tej lekcji, wyraża takie uczucia związane z powstaniem listopadowym Fryderyka Chopina i jego niemożności w nim udziału. Jeśli chodzi o Chopina, myślę, że możemy coś zrobić, jakąś osobną lekcję o jego historii, bardzo ciekawa postać. No i tak to całe zainteresowanie kulturą sprawiło także, że w okresie romantyzmu powstawały nawet artystyczne szkoły narodowe. Pierwszy raz nam się właśnie ten naród tak zaczął wyodrębniać, ta idea narodu. To by było tyle, jeśli chodzi o romantyzm. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, no i do usłyszenia ponownie. Trzymajcie się, cześć! Jeśli spodobał Wam się filmik, zachęcam do subskrypcji naszego kanału, a także do polubienia naszego fanpage'a na Facebooku, wpisując facebook.com/a+nauka. W razie pytań prosimy o kontakt przez a.plus.kontakt@gmail.com lub wiadomość na Facebooku. Dziękuję za Waszą uwagę.